Stałam na skraju dachu, gotowa skoczyć, kiedy nagle zobaczyłam swojego dawno utraconego przyjaciela. To, co się wydarzyło potem, przewróciło moje życie do góry nogami. Moje życie od jakiegoś czasu było zamknięte w mrocznej pułapce. Straciłam pracę, związki rodzinne rozpadły się, a moje marzenia przepadły w wirze rozczarowań. Czułam się bezwartościowa i niezdolna do znalezienia sensu w swojej egzystencji. Tego dnia, kiedy stanęłam na dachu budynku, moje emocje dosięgły szczytu. W mojej głowie powtarzały się myśli o tym, jak bardzo byłam zmęczona walką z życiem. Było tak łatwo po prostu skoczyć i uwolnić się od tego wszystkiego. Moje serce biło szybko, a łzy spływały po moich policzkach. Byłem gotowa rzucić się w przepaść, aby zakończyć całe to cierpienie. Ale wtedy usłyszałam ten znajomy głos. Anna, zawołał ktoś. Oczy moje się rozszerzyły, a moje myśli zostawiły na chwilę tę smutną perspektywę. Odwróciłam się i tam, w oddali, dostrzegłam postać, która wydała mi się znajoma. Kiedy się zbliżała, rozpoznałam Marcina, mojego dawno utraconego przyjaciela. W momencie, gdy Marcin przekroczył próg dachu, moje oczy utkwiły w nim. Wzruszenie opanowało moje serce, ponieważ wraz z nim powróciły wspomnienia naszej przyjaźni, radości i bezpieczeństwa. Ale był także smutek, ponieważ przypomniał mi o stracie, jakiej doświadczyłam, kiedy go utraciłam. Anna, co ty tutaj robisz? Zapytał Marcin, wpatrując się we mnie ze smutkiem i zaniepokojeniem. Nagle odczułam poczucie wstydu. Jak mogłam dopuścić się czegoś takiego? Jak mogłam pozwolić, aby moje życie tak upadło? Moje oczy znów zapełniły się łzami, a w moim głosie było wyczuć rozpacz. Nigdy nie spodziewałam się, że cię tu spotkam, odpowiedziałam, starając się utrzymać spokój w głosie. Marcin zbliżył się do mnie i objął mnie mocno. Czułam jego ciepło, które pozwoliło mi poczuć się bezpiecznie. Byłam zdruzgotana. Marcin delikatnie odchylił się od mnie i spojrzał mi głęboko w oczy. Jego wzrok był pełen troski i współczucia. Anna, co się dzieje? Dlaczego znalazłaś się na skraju tej przepaści? Zapytał zaniepokojony. Głos Marcin brzmiał tak znajomo, że przypomniał mi o wszystkich wspólnych chwilach, które kiedyś razem przeżyliśmy. Wspomnienia powróciły gwałtownie, unosząc się w mojej głowie. Usiadłam na krawędzi dachu i opowiedziałam mu o swoich niepowodzeniach, utracie pracy, załamaniach emocjonalnych i poczuciu beznadziejności, które spowodowały, że znalazłam się w tak tragicznej sytuacji. Marcin słuchał uważnie, jego wyraz twarzy odzwierciedlał smutek i zrozumienie. Kiedy skończyłam opowiadać, złapał mnie za rękę i powiedział zdecydowanym głosem. Anna, nie jesteś sama. Wiem, że życie czasami bywa trudne i możemy się pogubić w swojej własnej beznadziejności. Ale nigdy nie zapominaj, że zawsze możesz liczyć na przyjaciół, na mnie. Razem przejdziemy przez te trudności i odnajdziemy drogę do szczęścia. Te słowa wlały we mnie iskierkę nadziei. Odczułam siłę, której dawno nie czułam. Wiedziałam, że Marcin miał rację. Nie muszę walczyć sama. Moje cierpienie może być złagodzone dzięki wsparciu i przyjaźni. Przez następne godziny Marcin i ja rozmawialiśmy o naszych życiowych doświadczeniach i przeżyciach. Dzieliliśmy się naszymi sukcesami i porażkami, naszymi nadziejami i obawami. Wspominaliśmy nasze wspólne przygody sprzed lat i śmialiśmy się razem. Marcin podzielił się także swoją własną historią walki z depresją i trudnościami. Opowiedział mi, jak udało mu się przezwyciężyć swoje najciemniejsze chwile dzięki terapii, wsparciu bliskich osób i odnalezieniu sensu w codziennym życiu. Słuchając go, zrozumiałam, że moja walka nie jest jednostronna. Istnieją rozwiązania, są inne perspektywy, których nie dostrzegałam w swojej chwili desperacji. Odkryłam, że istnieje świat pełen wsparcia, zrozumienia i możliwości. Z każdą kolejną rozmową z Marcinem poczułam, jak moje wewnętrzne światło powoli powraca. To przyjaźń i wsparcie, które mi oferował, dodawały mi sił, by zmierzyć się z moimi demonami. Zaczęłam szukać pomocy profesjonalnej i uczęszczać na terapię. Mój terapeuta pomógł mi zrozumieć korzenie moich emocji i nauczyć się radzić sobie z nimi. Wraz z Marcinem odkrywaliśmy też różne techniki relaksacyjne i medytacyjne, które pomagały mi uspokoić umysł i odzyskać spokój.
Niezauważenie, moje życie zaczęło się zmieniać. Zaczęłam budować zdrowe nawyki, dbać o siebie fizycznie i emocjonalnie. Zaczęłam doceniać małe radości i odnajdywać sens w codziennych działaniach. Marcin był przy mnie na każdym kroku, wspierając mnie i dając mi siłę do kontynuowania. Został moim kamieniem węgielnym, moim bliskim przyjacielem, który wierzył we mnie nawet wtedy, gdy ja sama przestałam w to wierzyć. Razem z Marcinem odkrywaliśmy nowe pasje i cele, które pomagały mi zbudować nową tożsamość i nowe poczucie celu w życiu. Zainteresowałam się sztuką, zaczęłam malować i tworzyć. Odkryłam, że w kreatywności i ekspresji artystycznej znajduję ukojenie i możliwość wyrażania siebie. Wspólnie z Marcinem założyliśmy też małą grupę wsparcia, gdzie spotykaliśmy się z innymi osobami borykającymi się z podobnymi trudnościami. Dzieliliśmy się swoimi historiami, wzajemnie wspieraliśmy i dawaliśmy sobie siłę do dalszej walki. Powoli, moje życie zaczęło się zmieniać. Czułam, że wracam do siebie, do osoby, która ma nadzieję i siłę pokonać przeszkody. Przez to wszystko, moja więź z Marcinem stawała się coraz silniejsza. Podczas jednej z terapii zdecydowałam się stawić czoła swoim największym lękom i demonom. Razem z moim terapeutą i Marcinem postanowiłam odwiedzić miejsce, które dla mnie symbolizowało najtrudniejsze i najboleśniejsze momenty w życiu. To był trudny krok, ale wiedziałam, że muszę spojrzeć na te przeszłe wydarzenia w oczy, by móc się z nimi uporać i przejść dalej. Kiedy stanęłam na tym miejscu, przypomniałam sobie wszystko, co przez to przechodziłam. To były trudne wspomnienia, ale teraz, dzięki wsparciu Marcin i terapeuty, czułam, że mogę je zintegrować i uwolnić. Za rękę z Marcinem przekroczyłam symboliczną granicę, poczucie przetrwania wyrastało we mnie. To był moment, w którym zrozumiałam, że moje życie ma wartość i że mam moc, by je zmienić i osiągnąć szczęście. Z każdym dniem czułam się coraz silniejsza i bardziej pewna siebie. Marcin był tam, aby wspierać mnie w każdym kroku, ale teraz wiedziałam, że mam też wewnętrzną siłę, by radzić sobie z przeciwnościami. Zdecydowałam się na nowy start. Znalazłam pracę, która napawała mnie radością i spełnieniem. Poznałam nowych ludzi, którzy dodawali mi otuchy i inspiracji. Zaczęłam podróżować i odkrywać piękno świata wokół mnie. Moje relacje z rodziną naprawiły się, a ja nauczyłam się wyrażać swoje uczucia i potrzeby w sposób zdrowy. Mój świat zaczął się rozszerzać, a ja odnajdywałam radość w małych rzeczach i drobnych zwycięstwach. Wraz z powrotem szczęścia do mojego życia odzyskałam także zgubioną przyjaźń z Marcinem. Nasza więź stała się jeszcze silniejsza, ponieważ przeżyliśmy razem wiele trudności i pokonaliśmy nasze własne demony. Rozmawialiśmy o tym, jak odnalezienie się w naszych własnych życiach pozwoliło nam na wzajemne wsparcie i wzrost. Byliśmy nie tylko przyjaciółmi, ale także bliskimi sojusznikami, którzy zawsze mogą liczyć na siebie nawzajem. Marcin był tą osobą, która zatrzymała mnie na skraju przepaści, dając mi szansę na odkrycie nowego życia i odnalezienie sensu w nim. Był moim aniołem stróżem, który pokazał mi, że jestem ważna i że warto walczyć o swoje szczęście. Z biegiem czasu nauczyłam się doceniać życie w pełni. Nauka cieszenia się małymi rzeczami, jak zapach kwiatów, chwilą spokoju lub uśmiech obcych ludzi, otworzyła mi oczy na piękno, które otaczało mnie każdego dnia. Przestałam być zniewolona przez przeszłość i obawy o przyszłość. Nauczyłam się żyć teraźniejszością, dzięki czemu mogłam czerpać radość z chwil, które miały dla mnie znaczenie. Nie musiałam już walczyć z własnymi myślami i lękami, ponieważ odkryłam siłę w sobie, by je zrozumieć i przekształcić. Moje serce wypełniła głęboka wiara w przyszłość. Było tak, jakby ciemność, która mnie otaczała, ustąpiła miejsca światłu i nadziei. Wiedziałam, że mogę osiągnąć wszystko, czego pragnę, jeśli będę nadal walczyć i nie przestanę wierzyć w siebie. Rozpoczęłam pracę jako wolontariusz w organizacji pomagającej osobom borykającym się z trudnościami emocjonalnymi. Chciałam podzielić się swoją historią i pokazać innym, że jest nadzieja i że można odnaleźć szczęście, mimo najtrudniejszych chwil. Marcin pozostał u boku, będąc moim największym wsparciem. Wspólnie planowaliśmy przyszłość, pełną przygód i możliwości. Nie mogłam być wdzięczniejsza za to, że znalazłam go ponownie w moim życiu.
Dzięki Marcinowi i mojej wewnętrznej sile odzyskałam swoje życie i stworzyłam nową historię. Nauczyłam się, że życie nie jest zawsze łatwe, ale warto walczyć i szukać wsparcia. Patrząc wstecz z uśmiechem na twarzy, doceniłam, jak daleko doszłam. Nie jestem już ta sama osoba, która stała na skraju dachu gotowa skoczyć. Jestem teraz silniejsza, mądrzejsza i bardziej żyjąca. Moja historia uczy mnie, że zawsze istnieje nadzieja, nawet w najtrudniejszych chwilach. I że prawdziwa przyjaźń może przetrwać próby czasu i ocalić nas od najgłębszej rozpaczy. Stałam na skraju dachu, gotowa skoczyć, ale zamiast tego znalazłam powody, by żyć. I to, co się wydarzyło potem, nie tylko przewróciło moje życie do góry nogami, ale także otworzyło drzwi do nowych możliwości, miłości i spełnienia.